Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, jest już nowy serwer testowy i dotarły czołgi czechosłowackie, a także wiele, wiele zmian jest. Między innymi weszło chyba z 20 pojazdów w HD, także coś fajnego, ale o tym opowiem później. Najpierw pokażę wam te czołgi, później na końcu poględzę trochę o tym patchu, a w tle puszczę bitewkę tym oto 10. tierem. Ale może od początku, więc mamy na pierwszym tierze Koluszenka. Zobaczcie, jakie to ma działa. Silnika tego wszystkiego nie będę pokazywał, bo tutaj macie wszystkie dane, więc działo wygląda w ten sposób. Mamy do wyboru też drugie działo, czyli takie. Czołg jest, no chyba dosyć kiepski niestety. Zobaczcie, że silnik ma moc 50 koni, podczas gdy czołg waży prawie 8 ton. To mu nie wróży nic dobrego. Do tego pancerz 14 mm, czyli słabo. Dwójka. Tu już jest zdecydowanie lepiej w porównaniu do jedynki. To już mamy rasowy pojazd. I teraz działo, uwaga. To jest coś takiego na drugim poziomie. 52 penetracja, 40 obrażenia. Do tego działo dosyć celne, 0,38 i szybko skupiające 1,7. Mamy na goldzie 74. Ale prawdziwie fajnym czołgiem, moim zdaniem, jest pojazd poziomu trzeciego. I to jest to, LTWZ-38. Dlaczego to jest takie ciekawe? Otóż ten czołg ma magazynek i zobaczcie, że dane tutaj są całkiem niezłe. Przypominam jeszcze raz, to jest czołg poziomu trzeciego. Ma penetrację 82 na tym trzecim poziomie i 40... obrażenia, w magazynku 3 pociski i ten magazynek przeładowuje co, uwaga, 5 sekund. Dodatkowo odstęp między pociskami to jest zaledwie 1 sekunda, celność 0,68 i 1,7 czas celowania. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że ten czołg naprawdę, naprawdę mi się spodobał. Jest niezły, jest naprawdę niezły, zwłaszcza, że 3 razy po 40, czyli może za 120 wyjechać i zasunąć, przypominam, czołg poziomu trzeciego. Fakt, że czasami go rzuci nawet i na piątki pewnie, natomiast no na pewno nie tak często. I to działo to jest prawie takie jak w niektórych pojazdach premium piątego poziomu, czyli na przykład KW-220, słynny, prawda? Także uwierzcie mi, że penetracja tutaj jak na trzeci tier jest naprawdę, naprawdę wystarczająca. Później mamy czołg STWZ-39. Wygląda on tak. Pancerz oczywiście tu jest słaby, aczkolwiek na wieży 60 mm. I cóż mamy za działo? Niestety działo bardzo podobne do poprzedniego. Czyli 86 zaledwie penetracja i 60, no tutaj mamy większe obrażenia, 60, troszeczkę lepsza celność, 0,36 i 2 sekundy czas celowania. No i moi drodzy, niestety, ale ten czołg wygląda mi gorzej po prostu niż trójka, naprawdę gorzej. Fakt, że tu na goldzie jest 132, czyli więcej, ale no do licha ciężkiego czwóreczką na goldzie ciągle nie będziemy grać, prawda? 86 mm penetracji, kiedy może nas wyrzucić na szóstki, to jest, kurczę, słabo, słabo. Natomiast pancerz mamy tak słaby, że trójka bez problemu nas będzie jechała. Tu mamy 350 hapsa, natomiast tutaj mamy 220. Może ta ilość hapsa jest dla nas tutaj, no nie wiem, zaletą. I dochodzimy do czołgu poziomu 5, który wygląda dosyć brzydko. To jest Skoda T24. Natomiast nie można odmówić mu mobilności i nie można odmówić po prostu fajnego działa. Zobaczcie. To działo topowe. Przypominam, że to jest szybki czołg, bo zobaczcie, że jest waga 19 ton i 450 koni ma silnik. Prędkość 58 na godzinę. Tu mamy obrót 40 stopni. I jest 132 penetracji na piątym poziomie. To jest naprawdę, naprawdę fajnie. 110 mamy obrażenia, 0,38 celność i 2,3 czas celowania. Natomiast na goldzie mamy aż 185. Czyli mamy naprawdę dobry czołg. Z boku jest on wielkim celem, no potężnym celem. Ale przy tej prędkości naprawdę będzie fajnie. Także
trójeczka uważam oraz piąteczka do tej pory najlepsze pojazdy zdecydowanie. Sytuacja znacznie się zmienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten magazynek. I cóż takiego, trzy pociski mamy w magazynku, 1,33 odstęp między pociskami, 8 sekund czas ładowania i działo takie parametry jak poprzednio, czyli 132-110, 0,38 celność, 2,1 czas skupienia. 2,1 czas skupienia to jest bardzo, bardzo długo, biorąc pod uwagę, że pomiędzy pociskami mamy 1,33. Słuchajcie, bardzo długo to jest. Także ta Skoda tutaj ma 23 tony aż i silnik 500, czyli troszeczkę jednak gorzej będzie sobie radziła. No i obrót tamten miał 40, a ten ma 30. Czyli nie jest tak źle. Aczkolwiek magazynek rzeczywiście może być tutaj zaletą. No trzeba będzie pograć. Niestety na serwerze testowym trzeba obejść się smakiem. Próbowałem wczoraj wchodzić czołgami, tą trójką, piątką próbowałem. Absolutnie nie da się wylosować bitwy, bo wszyscy grają tylko dziesiątkami. Kurka, tak mnie to wnerwia, że po prostu szok. Jedynie gdzie mogliśmy sobie to posprawdzać, to na bitwie treningowej. Okej, więc mamy taką szósteczkę i mamy siódemkę zupełnie oderwaną od rzeczywistości. Widocznie nie mieli w ogóle co włożyć na ten siódmy tier. No i jest czołg oczywiście znany wszystkim, czyli T34-100. Jak ktoś od długiego czasu gra w WOTA, to taki czołg już w grze widział. Mamy 110 hapsa tutaj, 54 prędkość, silnik 520, przy ciężarze 34 tony i dwa działa do wyboru, albo straszliwie słabą 85, która ma 126 penetracji i 160 obrażeń na stoku. Przypominam, to jest czołg poziomu 7. Albo 100 mm działo, 175 penetracji, 250 obrażeń, 0,38 celność, 2,4 jak widzicie czas celowania, czyli to działo na pewno na siódmym poziomie daje radę, aczkolwiek czołg będzie niezwykle moim zdaniem podatny na ostrzał, niezwykle. Nawet nie ma co porównywać z czołgiem na przykład chińskim średnim poziomu siódmego. Jedziemy dalej i tu robi się dosyć ciekawie, słuchajcie, na ósmym poziomie mamy TVP VTU Concept i on posiada, zobaczcie, jakie działo. 105, obrażenia 320, 188 penetracja, 0,4 strasznie niecelne działo. Można to zamienić na inne i moim zdaniem jednak będzie się grało innymi. Tutaj mamy 5,45, natomiast można wziąć 88, która parametry ma moim zdaniem lepsze, czyli mamy 8,57, na pewno mamy tańsze pestki, pamiętajcie. Mamy penetrację lepszą, czyli 194, obrażenia no oczywiście gorsze, bo to 88 mm, ale mamy celniejsze to działo, czyli 0,37 i do tego czas celowania 2 w porównaniu do tutaj 2,4. Także wydaje mi się, że przynajmniej część graczy wybierze 88 zamiast tej 105, zwłaszcza że działo jest i celniejsze i ma wyższą penetrację. Niedużo, ale jednak troszeczkę ma. Jeżeli chodzi o mobilność, no to tutaj mamy silnik 700 przy ciężarze 36 ton i maksymalną prędkość 50 na godzinę. Więc wydaje mi się, że jednak chyba 88 tutaj się bardziej sprawdzi. Bardzo dużo będzie zależało od tego, jaka depresja jest tego działa i jaka depresja jest działa 88 mm, bo kurde bela. No, słuchajcie, mamy bardzo ciekawą sytuację. Ponieważ strasznie słaby jest, zaraz, jeżeli weźmiemy maksymalną, tą topową wieżę, to depresja działa wynosi 6 stopni zaledwie, jeżeli tutaj bierzemy 105, natomiast tam jeszcze jest setka, to również jest 6, jeżeli weźmiemy 88 mm, również 6 i ta zwykła również 6. Natomiast jeżeli zmienimy na wieżę podstawową, to 88 krótka ma wtedy
depresję 12 stopni. To jest największa chyba depresja z wszystkich medów na tym poziomie. I nie tylko na tym. Dziewiątki i dziesiątki również nie mają lepszej. 12. Oczywiście na tym dziale, czyli tutaj jest co to? Słabizna. To jest słabizna. To jest krótka 88. Aż sobie zobaczę jeszcze. Sorry, że tak skaczę, ale to jest akurat ważne. Jakie ma parametry ta 88? To jest to, 37N. No to powiem wam tak. Jeżeli ktoś by był kasowny i chciałby grać tym czołgiem na goldzie, no to jest gościuwa. Ponieważ wtedy robi coś takiego. Bierze tą wieżę podstawową. Ona jest nawet i mniejsza. Bierze działo podstawowe, czyli 88 mm wzór 37N. Wygląda to tak. Ładuje... A, jest zonk. Niestety, gold to są hity, czyli nie za bardzo. No ale gdyby ktoś hitami dobrze potrafił działać, no to wychodzi na to, że najlepsze na tym byłoby właśnie to działo. Ponieważ mamy aż 12 stopni depresja, to aż muszę w bitwie to, kurczę, sprawdzić, bo to jest niesamowita depresja. Fakt, że wtedy będzie nas to kosztowało dużo, ale podoba mi się to. Lubię takie tego typu właśnie innowacje. Jeszcze zobaczmy sobie na innych działach, jak to wygląda. A więc to krótkie ma depresję 12. Następne, no już 8, tylko 8, a później setka również 8 i to aż 5. Najlepsze działo. Czyli mamy do wyboru właśnie na tej zwykłej wieży 8 stopni. Nawet może niektórzy wybiorą właśnie taką konfigurację, czyli podstawowa wieża. Ile to się zmienia HP? Zaraz zobaczymy. O 100 mniej HP wtedy mamy. Natomiast o 2 stopnie lepsze opuszczanie. No i wieża jest chyba zdecydowanie mniejsza. Zobaczmy. O, wtedy tak to wygląda. No, interesujący czołg na 8 poziomie. Bardzo interesujący. Kusi to te 12 stopni. Jak ktoś nagrane ma dużo kasiory, to bardzo możliwe, że... Tam na goldzie mamy 200 penetracji, więc to jest sporo. Szkoda tylko, że niestety hity. Ale dobra, jedziemy dalej, bo... Oto jest 9 poziom Skoda T50 i wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy, interesujący pojazd, ponieważ tutaj jest magazynek tego typu. Mam aż 248 penetracje. Mamy odstęp między pociskami 1,8 i do tego mamy 3 pociski w magazynku, które dają po 320. Celne działo, zobaczcie, 0,35. Czas celowania 2,2. Całkiem interesujący pojazd, aczkolwiek chciałbym tu zobaczyć również, jaka jest depresja. Zobaczmy sobie. To jest Skoda T50. Zobaczmy, najlepsza konfiguracja i jaka jest depresja tego działa. 8 stopni. No to nie jest źle. Aczkolwiek liczyłem na 10, ale za płaska wieża jest do tego. No... Prawdopodobnie za płaska wieża. No ale mamy coś takiego. Oczywiście szczegółowe omówienie pancerzy dostaniecie w innym filmie, tutaj tylko chcę wam pokazać. Do wyboru mamy jeszcze, jak ktoś nie chce magazynkiem grać, tego typu na przykład działo. 0,36, 2,3 celowanie. No ale chyba magazynek tutaj lepiej wychodzi. 22 sekundy ładowanie, co się oczywiście skróci poprzez załogę, poprzez... Aha, dosyłacza nie można, no ale jakieś tam wentylacje i tego typu rzeczy. I na 10 poziomie jest ten czołg, bardzo podobny do poprzedniego, ale oczywiście poprawiony, mianowicie magazynek na 4 pociski. Pomiędzy pociskami mamy tylko 1,5 sekundy. Ja zaraz wam bitwę puszczę, którą wczoraj rozegrałem i zobaczycie, jak to szybko strzela. 25 sekund ładowanie. I mamy celność 0,35 i 2,1. Dosyć interesujący pojazd. Dosyć interesujący pojazd. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj już ględził. Po prostu puszczę bitwę. Rozegrałem tylko jedną bitwę tym czołgiem wczoraj. I właśnie ją puszczę i troszeczkę pogadam jeszcze.